Piosenka tygodnia w Radiu Maryja. Piosenka w radiu, w Radiu Maryja. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja. Piosenka w radiu, w Radiu Maryja. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Złote przeboje, dzień dobry. Co to powstała jakaś nowa radiostacja? Tak was zapuszczę, że nie mogę was słuchać. A powiedz, z której części Krakowa dzwoni? Nowa Huta Centrum. Jeszcze dzisiaj? Teraz znowu mam Radio Maryja. No kurwa mać, przepraszam, jak mam 80 lat, to jestem kurwiona. Nie denerwuj się, Antonina, spróbujemy coś w tej sprawie zrobić, okej? Okay? Dobra. I tak długo powinien puścić żonę, żeby ona już pragnęła jego. A kiedy odda żonie już swoje nasienie i u niego się skończy wszystko, to nie powinien się od żony odsuwać. Tu nie wchodzę w jakieś tam sprawy, orgazmów, to nie jest istotne. To jest bardzo pożyteczne, ale to wcale nie jest najważniejsze. Ważne jest, żeby siebie sobie dali. Żona się mężowi cały czas daje. Ale mąż żonie kiedy się da? Jak długo to mu sprawia przyjemność, tą żonę bierze. A przecież on się musi także żonie oddać. A oddać się może wtedy, kiedy u niego już się wszystko skończyło, już nastąpiła impotencja i nie myśli tylko o sobie, chce mu się spać, to się odwraca i już trafia, żonę zostawia. Tylko trwa przy żonie, choćby przez pieszczotliwe słowa. Trwa przy niej tak długo, aż ona będzie nasycona. Ale na ten temat to więcej bym mógł powiedzieć lepiej. Ojcu, za to poruszenie tego tematu, tym bardziej, że coraz powszechniej panuje mit orgazmu, że on jest niezbędny, konieczny, jak najwięcej, jak najczęściej, a jeżeli broń Boże kiedyś nie wystąpi, to już jest tragedia. Tak, dziękuję. Było pytanie, czy gorąca kąpiel, czyli po prostu podgrzanie jąder, jest metodą naturalną zapobiegania płodności. Może ja bym tutaj odpowiedział, że chyba palnikiem trzeba było przygrzać, żeby obezpłodnić, ale gorąca kąpiel to nie. No więc, jeżeli ułożenie miało być takie, że mąż jest na żonie, mógłby się tak bidak zasapać, czy mogło być to niebezpieczne? To dlaczego? Dlaczego tak musi być? Tylko dlatego, że żonie jest milej, kiedy jest pod mężem? W tym wypadku chyba słuszną rzeczą będzie, żeby żona była na mężu. A już jaka ta pozycja będzie, to jest naprawdę obojętne.
Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.